Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jest niedziela, dzień dzisiaj taki iście barowy. Od rana mrzawka leci, teraz jest już wieczór i dosyć mocno zaczęło padać. Nigdzie nie szło wyjść, nie szło się ruszyć w teren. Jeszcze wczoraj była bardzo ładna pogoda. Z rana też taka zapowiadała się, że będzie nieciekawie, ale później wyszło słonko, zaczęły ptaki śpiewać, pszczoły wyleciały z ula. No dosłownie wiosna, też nagrałam odcinek, ale on pojawi się dopiero gdzieś po niedzieli. No a dzisiaj miało być coś innego, takiego niedzielnego, no ale niestety siła wyższa. Chyba ten ktoś na górze chciał, żebym posiedziała w końcu w domu na czterech literach i odpoczęłam. Z rana było dosyć chłodno, tatuś podhajcował w piecu i teraz jest tak ciepło, że człowiek cały czerwony jest, jakby sobie nie wiadomo co tutaj chlapnął. Przeszkadzam, bo nagrywasz. Mamusia się pojawiła. No to zapraszam Cię, mamusiu, tutaj. O, akurat tak. Jest krzesełko wolne. A herbatka zrobiona? Chodź. Albo jakiś sok? Jest. Dzisiaj Za darmo mam iść siedzieć? Zaraz idę robić herbatkę dla mamusi. Jest mamusia. Jest. I od razu weselej. Zrobiłam jej soczek malinowy, sobie też. Ten, który sama osobiście ciągłam, z malin. A ja zbierałam maliny. Z Agnieszką. A ja nie zbierałam. No ty też. Też. Chodziłam też. I zbierałam. I osobiście go ciągłam. A wiesz co? W rosniczku wlałam. To może ja ci też dam mikrofon, ci podepnę. A po co? No bo cię nie będzie słychać później. Oj, tutaj. Ja tylko na chwileczkę. No to na chwileczkę, ale... No chociaż na chwileczkę. Idę na chwileczkę. Będziesz z broszką. Tutaj... Na samym początku odnośnie Agnieszki. Jest dużo zapytań od Was, co z Agnieszką, jak Agnieszka, jak ona się ma. Aguś, tutaj Ciebie teraz pozdrawiamy. Agnieszka no, jest w domu obecnie, nie jest w szpitalu. Bierze leki, kuruje się w domu. No i na chwilę obecną jest taka, można powiedzieć, stagnacja. Nie lepiej, nie gorzej. Czekamy, co będzie dalej. W kwietniu ma kolejne wizyty, badania kontrolne, no i zobaczymy, wtedy będziemy mogli coś więcej powiedzieć. Mam nadzieję, że już i Agnieszka do wtedy tutaj się pojawi, także osobiście powie, ale w jej imieniu bardzo tutaj dziękuję wszystkim za komentarze, za pozdrowienia dla niej, za modlitwę i księdzu Krzysztofowi bardzo też tutaj ja dziękuję i Agnieszka również za każdą niedzielną modlitwę w jej intencji o zdrowie. I Wam wszystkim, którzy dajecie na mszę, którzy się modlicie, naprawdę to daje siłę, to daje uzdrowienie i tutaj nie ma dwóch zdań. Także Agnieszka na chwilę obecną, no nie można powiedzieć, że czuje się dobrze, ale też i nie jest gorzej jak było. Też ci, którzy jeszcze nie wiedzą, zapytują, kim jest Agnieszka. Agnieszka jest mi jak siostra, mam jej jak córka, zaprzyjaźniłyśmy się, połączyła nas przyjaźń YouTube'owa, bo przez YouTube'a żeśmy się poznały. No i dzisiaj powiem Wam, że taki zbieg okoliczności, a może dar niebios, że nawet kazanie w kościele było o tak. Właśnie przyjaźni. Mam dwoje takich przyjaciół od serca, którzy są mi jak rodzeństwo, Agnieszka i Krzyś. Połączyła nas wielka przyjaźń, wręcz braterska, i to trwa po dzień dzisiejszy i nie zmieni się. Przyjaźń to jest coś wyjątkowego. Trzeba o to dbać i pielęgnować. I tutaj każdemu z Was życzę takiej przyjaźni. Z Agnieszką chcemy zbierać zioła. Kwiat lipy, liście pokrzywy, liście porzeczki. Mam miejsca bardzo zdrowe, z których zawsze pozyskiwaliśmy tak, zioła. Tak, tak, tak. I tutaj jak mama była jeszcze dzieckiem, tak. Wyście też te zioła zbierali, nie? Cały czas lipę żeśmy zbierali, my to mówili na to kocankę. No kocanka jest, ona no, do dzisiaj taka kocankę, nazwa. Później żeśmy ten napy, on się tak rozkłada. Połonicznik. Tak.
połącznik, no coś takiego, jakoś, tak to wszystko żeśmy suszyli, były skupy i się to woziło na skupy. Ja też pamiętam, jak tatuś pochorował i zresztą od dziecka kiedyś czasy były, co wiecie, ciężkie. Tak. Nie było tak grosza, nie było tak pieniędzy. Ludzie, wszędzie się szukało, gdzie tylko była możność. Ludzie naprawdę ciężko pracowali, starali się, tak samo i dzieci. Mama też nas już od najmłodszych lat uczyła zbierać ziół, pracować. Tak. I jeździliśmy. Lipę żeśmy przecież specjalnie takie nożyce były zrobione i tak wysoko się cięło. Obcinało się gałązki. Tak. I te zioła żeśmy pozyskiwały. Wbrew pozorom suszenie ziół to też nie jest taka prosta sprawa, bo... Nie mogą być na słońcu suszone, broń Boże. Bo poczarnieją. Poczarnieją. Zioła i też nie w suszarce, tak jak ja warzywa na przykład suszę w suszarce. Okej, można w 50 stopniach, czy niektóre w 70 stopniach. Ale z ziołami już to nie przejdzie. Owszem, gdzieś tam jakieś firmy, które pozyskują hurtowo, suszą w suszarniach takich specjalnych, przystosowanych do tego. Ale tak naprawdę w dawnych czasach kiedyś to suszyło się na powietrzu. Na powietrzu albo na strychach. Tak jak u nas był specjalnie tutaj zrobiony, ale u mnie, tata u mnie w domu, tam u babci, no to na strychu był potężny taki pokój, ty pamiętasz ten Pamiętam. Pokój? No i tam w tym pokoju. Ja się zawsze bałam tam iść na ten strych, bo te schody były takie, ja pitole, jakie one były strome, a tam było tak czarno, a jeszcze babcia nas, jak myśmy były dziećmi, bała się, jak pojechałam tam do niej, że pospadamy z tych schodów, to nastraszyła nas, że tam mieszka diabeł i niedobre dzieci będzie ganiał i ja się tak bałam tam na te schody wchodzić i pamiętam, jak mnie babcia tam kiedyś wysłała po lipę do herbaty. Za buca nie poszłam, bo się bałam diabła. I tam żeśmy właśnie suszyli, a jak tutaj przyszłam, no to specjalnie mąż zrobił taki strych. Tutaj podłoga była deskami zbita i tam żeśmy suszyli. Znaczy nie, to było, ona była betonowa i pamiętam, że tam zboże żeście trzymali. Tak, ale później już jak ja tak zaczęłam bardzo zbierać zioła. Robiła zielniki. Tak, ja robiłam. No to już wtedy nabił podłogę taką z desek, była nabita i na tym było suszone. Specjalnie dla mnie tatuś właśnie cały strych poświęcił i... tak zrobił, jak ja chciałam, bo prawidłowo zioła, one muszą być suszone albo na prześcieradłach, na takich materiałach przewiewnych, podwieszonych gdzieś pod sufitem, albo właśnie na deskach drewnianych. Tak, na deskach. I tata, jak u nas był ten beton, no na podłodze powiedzmy to sobie, tam na tym strychu, to zrobił taką przestrzeń, pokład belki i na to deski, także pomiędzy betonem a deskami była taka około 10-15-centymetrowa przerwa. Okna były na przestrzał, są, bo tam do dzisiaj ten strych jest. Tak. I tam właśnie pod dachówkami suszyliśmy. Zioła nie mogą być, tak jak mówię, w słońcu suszone. One muszą być w cieniu, w miejscu zacienionym, ale przewiewnym. Na przewiewie. Tak. No i trzeba iść raz przynajmniej na dobę, jeżeli są one grubiej położone, zwłaszcza dziurawiec. Przekładać. Przy dziurawcu jest dużo pracy, no ale dziurawiec jest bezcenny na wątrobę. W problemach z trawieniem, z wątrobą, z wydzielaniem żółci. To już dziurawiec. Tak samo lipa w zimie. Zresztą my praktycznie lipę to cały rok pijemy. Tak, cały czas. Mamy na uboczu mamy taką herbatkę. Lipę. Idziemy z Renatą, narwiemy tej lipy tyle, ile na nasze potrzeby sobie nasuszymy. No i w tym roku z Agnieszką tak żeśmy właśnie już wpadły na taki pomysł, że będziemy zbierać zioła. Wiem, gdzie rosną pokrzywy na bagnach z dala od cywilizacji, także są one tam nie wolne, ma ołowiu ani nic. Tak, wolne od wszelkich jakichś zanieczyszczeń. Lipę też wiem, gdzie rośnie taka z dala, no od cywilizacji krótko mówiąc, czy chociażby inne zioła, dziurawiec, dziewanna. Także no takie zioła będziemy chciały tutaj pozyskiwać. No także Agnieszka, zbieraj, ja to mówię, szykuj wrotki, bo będziesz jeździła na tych wrotkach. Także kiedyś były inne czasy, ludzie tak nie sięgali po takie Nie, swoje się robiło, swoje takie.
I całkiem inaczej się żyło. Wczoraj nawet wstawiłam film odnośnie kotleciki z jajek i tam mówiłam odnośnie jajek. Kiedyś ludzie jedli bardzo zdrowo. Jedli tłuszcze zwierzęce, mięso zwierzęce, jajka, produkty naturalne, chleb sami wypiekali z mąki. Wszystko robiło się samemu. Do sklepu szło się tylko tak naprawdę po podstawowe produkty. Po sól, cukier. Bo tylko to było na półkach i ocet. I ja pamiętam, jak mnie mama wysyłała masło, pamiętam, jak mieliście krowy, tak, tak. To wynosiliście mleko, tutaj była u nas we wsi zlewnia, bo nie mleczarnia, tylko zlewnia, tak. Punkt, gdzie oddawało się mleko i później był taki, chyba w ramach tego deputat, czy jak można to się nazywało, masło, nie? Przydział masła, tak, ser żółty był. I dzisiejsze masło, są dobre masła, bo nie powiem, że nie. Ale takiego masła, jak było wtedy, to kurczę, już nie ma. Ono było słone i w takich potężnych bryłach było, pamiętam. I jak mama przyniosła takie masło, ono było posolone. Jak upiekła chleb, ojejciu. Nieraz już, później już u nas była tutaj piekarnia we wsi. Właściwie tak. Ona działała od dawna. Tak. Ale mama zawsze chleb piekła, a jak nie było, już nie miała tak. możliwości upiec tego chleba. To chodziło do piekarni. Ale powiem Wam, jakie tam były bułki, drożdżówki, jakie ci ludzie tutaj wypiekali pączki. Nawet żeśmy teraz w Tłusty Czwartek rozmawiali. Już ci ludzie nie żyją, ani ten pan, ani ta pani. Już piekarnia nie działa. Nie działa już kupę lat. Niestety wykończyła tą piekarnię konkurencja. Wykończyły te markety, które zaczęły nastawać. Oni się dwoili i troili, ale jakie wypieki mieli. Ta piekarnia była jakieś 400-500 metrów od nas, ale ja jak rano wstawałam, to czułam tak. I naprawdę bułki drożdżowe, drożdżówki to były niesamowite, pączki. A ten chleb? Tak. Aż mi kurczę ślina cieknie. Muszę przełknąć, bo się tutaj ośliniłam. Nie no, czasy były inne. Na pewno były weselsze. Ludzie się bardziej szanowali. I tak dzisiaj ja się zastanawiam, co się z ludźmi stało? Pogoń i za pieniądzem. Nie ma czasu, gdzieś te szybko te dni uciekają. Za jakoś... szybko. Ja nie rozumiem tego świata, naprawdę. Brak słów po prostu na to wszystko. Kiedyś człowiek był prawie sam sobie wystarczalny. Ja jak pamiętam, dzieckiem byłam, to mało co się tam kupywało. Wszystko babcia w domu sama robiła. No i przede wszystkim... Dużo ziemniaków. Przede wszystkim w ziemniakach. Ze ziemniaków jest bardzo dużo rzeczy można zrobić. Ale tak jak wy, żeście siali ogórki, kapustę, kartofli dużo żeście sadzili. No tak, jak już tu przyszłam do męża, to też tak samo się wszystko samemu robiło. Mało co się kupywało. Tak. A dzisiaj mleko no, było niestety. Swoje, to sera robiłam, masło robiłam, chleba sobie napiekłam. Bułek napiekłam, makaron robiłam, no córka już tu pamięta, wszystko robiłam sama. Tam nie było tak, że się chodziło i kupywało. Wszystko samemu się robiło. Smalcu natopiłam, smalec był. W wiadrze takim potężnym, tak, pamiętam. Tak. No i było, ludzie sobie radzili, żyli, a dzisiaj, no fakt, dzisiaj się wielu osobom po prostu nie chce, czy nawet rolnikom, no... Nie chcę się, ja sobie też z tego zdaję sprawę. A szkoda. Szkoda, bo dzisiaj ludzie naprawdę szukają dobrej żywności, takiej zdrowej, prawdziwej, tak jak było kiedyś. Też ciężko było, bo przecież też mieliśmy bardzo dużo hektarów i człowiek się ciężko napracował, ale był czas i musiałam i chleba napiec. Jakieś inne życie to było, tak, nie? I chleba napiec i w domu nagotować, zrobić i był czas na wszystko. Jeszcze czas był na zabawę pójść. Jeszcze, no tak było, tak było, żeśmy się ciężko napracowali cały Boży dzień, bo jak z początku do męża przyszłam, to trzeba było wszystko ręcznie robić, a jeszcze po pracy godzina 10 czy wieczór mój mąż mówi, jedziemy do teścia, no to jedziemy, wracaliśmy 12 w nocy, tak. Pierwsza, ale było, człowiek jechał, bo chciał się spotkać, chciał porozmawiać. I... Rodziny się szanowały, rodziny były ze sobą. I jakoś tak była ta więź. Dzisiaj niestety wszystko gdzieś to ginie, upada.
No niestety. Jest co, chyba trzeba iść, okna pootwierać, bo w domu się zrobiło gorąco. Temperatura jest dosyć wysoka na zewnątrz. Nie jest gorąco. Wczoraj mi było... Wczoraj? To przedwczoraj mi tak zimno było, no. A dzisiaj mi jest gorąco dla odmiany. No, także inne czasy były i wiecie co... Ale weselsze, ja wspominam weselsze. Dla mnie to były weselsze. No zdecydowanie. I dzieciństwo było, nie było tak jak dzisiaj, że wszystkiego jest. Dzieci już nie wiedzą same, co chcą. Kiedyś było no naprawdę skromnie, ale były wesołe. Człowiek się szanował, nie patrzał nigdzie, kto jak w domu miał. Szedł jeden do drugiego, dzieci się... Ja wspominam bardzo dobrze tamte czasy. Oj, było inaczej. Ja też pamiętam. Też pamiętam zabawy. Lataliśmy do późna w nocy po dworze. Tak, tak jak w domu było, to chleb się we wodzie, to nie zapomnę. Przyleciałam z podwórka, chleb we wodzie umaczałam, cukrem posypałam. Jakie to było dobre jedzenie. I poleciało się dalej. I zdrowo się człowiek chował na boso, ganiał. Na ogrodzie, bo zawsze ogród też babcia sadziła, żeśmy chodzili. Marchew się ze ziemi wyrwało, o spodnie czy o co się wytarło, schrupało. I my do dzisiaj i dobrze tak. Jak idziemy było na ogród, to wyrwiemy z ogródka prosto, kurczę, tylko o spodnie się obetrze. I to jest najlepsze. I jakoś nie chorujemy. I też pamięcią sięgnę, jak jeszcze dzieckiem byłam, jak babcia krowę doiła, to tylko czekałam z garnuszkiem, ona mi prosto nadoiła z pianą, napiłam się mleka. I tak było. A jak dzisiaj, tu, jak tutaj przyszłam sobie... do męża, jeszcze ci przerwę, jak tu przyszłam do męża, no to też krowy, bo dużo krów było, też się ręcznie z początku doiło, już jak dziewczyny, to też tak samo, wspominają do dziś, czekały z garnuszkami, ich tak nauczyłam, nadoiłam, napiły się mleka i... A dzisiaj wyobraża sobie ktoś napić się takiego mleka prosto od krowy? Chyba by poumierali. A jej kuzyn Artur to też tak samo się nauczył. Z garnuszkiem czekał i już i to mleka musiało się... być jak najwięcej pianki na mleku. Tu w piance taki był, bo mleka się napił. Takie czasy fajnie były. Tak. Oj, chciałoby się wrócić do tamtych czasów, jak to ciężko było, bo ciężka praca była, bo z początku trzeba było wszystko ręcznie. Później stopniowo żeśmy się dorabiali, ale było wesoło. Człowiek się napracował, było wesoło. A dzisiaj smutno jest. Wszystko, każdy gdzieś w domach tak się pozamyka, jeden o drugim nic nie wie. Człowiek na człowieka się zamknął. No. Szkoda, szkoda. Ale ja jestem optymistką. Niektórzy mówią, że niepoprawną optymistką. I wierzę jednak, że... Że się to... poprawi. Że się poprawi. A jak nie, no to... No zobaczymy, jak to wszystko będzie, ale ja mimo wszystko wierzę, że będzie dobrze. Że będzie dobrze. Że tu ktoś czuwa nad tym wszystkim, tylko nie daj Boże, żeby nie trzepnął porządnie pięścią, bo jak ten na górze trzepnie porządnie pięścią, to wszyscy tak oberwiemy po tyłkach, że hej, także... Ale trzeba wierzyć, że będzie się dobrze. Czas się przebudzić. Oj, tak to było. No tak było, było. Będziemy kończyć na dzień dzisiejszy. No i cóż, no taki odcinek niedzielny. W ten taki deszczowy dzień. No i co? Życzę Wam, żebyście mimo wszystko się uśmiechali. Nie zatracali siebie. Miejcie serca otwarte na drugiego człowieka. Umiejcie patrzeć. Nie oceniajcie innych po pozorach. Nie wydawajcie opinii, bo naprawdę nie znacie sytuacji. I tutaj patrzcie bardzo na to, co robicie, kogo macie wkoło, żebyście naprawdę czegoś nie przegapili. Tego Wam bardzo z całego serca życzę. Trzymajcie się, do następnego. Do następnego. Babcia, idź otwieraj okna. Jezu, jak tu jest w domu gorąco.